ostatnich dniach w mediach społecznościowych zaczęła żyć swoim życiem informacja, wedle której nad Polskę wkrótce będzie docierać chmura radioaktywna z Czarnobyla. Ludzie przekazują sobie ją i zaczyna ona stanowić dodatkowe źródło strachu społeczeństwa. Tymczasem zgodnie z dostępnymi obecnie informacjami, w Czarnobylu nie doszło na szczęście do apokaliptycznej eksplozji reaktora jądrowego. Przy czym trwa tam wielki pożar radioaktywnych lasów. Czy z tego powodu grozi nam skażenie radioaktywne? Oto, co przewija się przez media społecznościowe. Jutro około 13 w naszym rejonie będzie szła chmura radioaktywna. Mam tą wiadomość od znajomego, który pracuje w instytucie w Warszawie. Wtedy należy zostać w domu. Takiej treści przekaz rozprzestrzenia się z prędkością wirusa. Niektórzy uwierzyli, że dziwaczna kwarantanna narodowa, której jesteśmy poddawani, ma z tym jakiś związek. Rzekome zagrożenie ma dotyczyć radioaktywnej chmury nadciągającej nad Polskę z Czarnobyla, która podobno powstała w wyniku pożarów. Istniały też inne wersje o wycieku czy awarii, nawet wybuchu polskiego badawczego reaktora jądrowego w Świerku, znajdującego się w województwie mazowieckim. Przy tym przekazywane jest zalecenie, aby pozamykać okna. Co ciekawe, dla uwiarygodnienia tych doniesień, często podaje się źródło w postaci rzekomego pracownika sanepidu lub Narodowego Centrum Badań Jądrowych, czy też Państwowej Agencji Atomistyki. W tej drugiej opcji źródłem przecieku ma być pracownik jednej z tych organizacji lub znajomy znajomego. Czy w tych teoriach jest jednak jakiś sens, czy też stanowią tylko odzwierciedlenie rozstroju emocjonalnego naszego izolowanego przymusowo społeczeństwa? Wszystko, co obecnie wiadomo, wskazuje na to, że nie musimy się obawiać w Polsce opadu radioaktywnego. A te teorie są wyssane z palca. Dla nas kluczowe powinno być to, że zagrożenie to zostało zdementowane przez specjalistów z dziedziny radionuklidów, którzy stale monitorują poziomy skażenia radioaktywnego w powietrzu. Zgodnie ze słowami Stanisława Janikowskiego z Polskiej Agencji Atomistyki, sytuacja radiacyjna na terenie Polski pozostaje w normie. Nie występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje sytuację radiacyjną za pośrednictwem sieci stacji PMS rozmieszczonych na terenie całego kraju. Niestety, fake news ewidentnie wyewoluował i ma różne postaci. Od informacji o tym, że coś się wydarzyło na terenie ośrodka NCBJ w Świerku, po informację o tym, że radioaktywna chmura znad Czarnobyla idzie nad Polskę, czego źródłem ma być rzekomo pracownik Świerku. Natomiast sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje niezmienna. Przynajmniej jak na razie możemy być więc spokojni i istnieje na to jeszcze jeden dowód. Od kilku dni wiatr wieje głównie z zachodu na wschód, a zatem nawet gdyby do atmosfery zostały uwolnione substancje radioaktywne, o których nie wiemy, to nie poleciałyby w stronę Polski pod wiatr, tylko raczej w stronę Rosji. Służby ukraińskie już wcześniej informowały, że dym przenoszący się nad tym krajem na skutek pożarów z Czarnobyla nie jest radioaktywny. Podczas gdy można poddawać ich słowa w wątpliwość, to kierunek wiatru powodował, że chmura z pożarów była spychana w kierunku północno-wschodniej Białorusi. Dotarła ona również do Kijowa, ale jak na razie nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych dniach miało dojść do zmiany w rozkładzie systemów niskiego i wysokiego ciśnienia. A dopiero wtedy mogłyby powstać warunki sprzyjające propagacji dymu w kierunku naszego kraju. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej zmianynaziemi.pl, zaobserwowania naszych mediów społecznościowych oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.